Wiesz, to jest najlepsze? No. Moja przyczepa wstała w miejscu, gdzie się wybudowały pionowe słupy i właśnie jedno koło jest prawie że urwane. Tutaj w papierni. Powinno być tak, że jak ma się budować w tym miejscu, gdzie stoi ten, no to powinno, nie wiem, przesunąć auto trochę w prawo, w lewo, żeby czy cokolwiek, nie? No, ale to już ma wymagania za duże. Jesteś już na miejscu, czy? Halo. Co? Jesteś już na miejscu? Nie, czekam. Widzisz takie fale? A mnie ściąga. Widzę. O. A, bo to Hammer jest. Hummer. Z góry tego nie wezmę. Teraz tak patrzę chyba. Jak myślisz? Nie mam pojęcia. No nie ma szans. Kurde, myślę, że to jest niżej. Chyba, że na tą półkę skalną wjedziesz tutaj po prawej stronie nisko. Myślisz, że to coś da? Nie myślałem tam, tylko tutaj. No tu chcę wjechać, tylko żeby się nie wywalić, co tu zrobić. A chcesz tyłem wjechać? Nie, przodem. A tam chcesz wjechać? Nie wiem, czy to coś da. No, że zjadę prosto. O tym tylko myślałem. Nie sięgniesz chyba. Już chyba łatwiej stamtąd z góry, bardziej no, w prawo. No, chciałeś na tą półkę. Tak, ale widzę teraz, że jest daleko, nie sięgniesz go. Jak już tu jestem, to już spróbuję. Co to za paździerzem jedziesz? A no jak tak możesz? To jest... International. O kurde, tylko tyle się wysunęło? No bo zobacz jak masz go z tyłu. Wiem, myślałem, że on jest dłuższy niż normalnie przez inne. W sensie wiesz, że ma dłuższego dźwiga trochę. Nie. Jakbyś tyłem go ten, to by miało to sens. O, teraz zdjątko można zrobić, nie? Jeszcze raz powtórz. Zdjęcie można zrobić. No, se zrób. Kurde,
Kurde, brzydko wygląda. Tu deszcz pada. Teraz deszcz pada i słońce świeci. Nie pada. Serio? No. O, ale miałem deszcz. Centralnie. Przestał. Wbił mi się na zdjęcie. Tam zjechać? Nie, spoko. Jak myślisz, wywali się? Nie mam pojęcia. O, takie będzie lepsze. Poczekaj jeszcze chwilę. Czat. Dobra. No tamten to się wtedy wypierdolił. Tak robię. To jeszcze mniejszego brałem. Może jakoś krzywo stał, ten ma, zobacz, stabilnie jest podparty. No może. Nie, no wtedy też na skalę stałem. I tu jest... A, mniejsza od... A, mniejsza od większości. Pytam się, czy on mi nie zjedzie, jak tego zostawisz. No właśnie, trochę nierówno, nie? No. Co on nie chce pójść w tę stronę? Bo koło się przednie zablokowało. Bo przednie już stoi. O! O, teraz. Kurde, to teraz się znowu obraca. No co za... go w drugą stronę. Da się tyłem zablokować? Tak, da się. Weź go podciągnij trochę bliżej. No nie mogę go obrócić teraz. Esse naciśnij. Ale, o, widzisz, ale teraz byś mógł, wiesz, bardziej manewrować. Ale to jest obracanie normalne. Widzisz, że nie działa? No ale nie działało dlatego, że zaczepiasz kołami. U mnie był w powietrzu. To jak ci się wydaje? Prawe przednie koło już prawie będzie dotykać. No i to wygląda, jakby prawe przednie dotykało cały czas. Patrz, widzisz? Aż bujnęło go. Będę, że jestem pod skosem, to może to też na niego jakoś negatywnie wpływać. No pytanie, czy go tak trafimy właśnie. No jak, nie wycelujesz? Wyrkluj. No i co? Myślisz, że go zablokujesz? No, możesz próbować. Mogę spróbować odjechać z nim. Poczekaj, nie. Aj, odjechałeś. Nie, nie, to nie. To nie ja. O, trochę równiej jest. Teraz opada. No opada mi sam teraz. No, zbugowało się. Ja pierdzielę, no był ustawiony w tę stronę, nagle się wypierdolił ten. I nie musisz podnosić. No ja chyba trzeba z nim zjechać na dół, bo to będzie takie walka z wiatrakami.
Zostaw go tak. Wjeżdżam z nim powoli. No. To jest równo. Pasuje ci? Podjedź się ładnie w boku. Ale mi nie. Pokaj. Mogę jeszcze dalej podjechać, jak chcesz, żeby ci było wygodniej. Kręcić. A nie stój w zadaniu, bo ci będzie bugować. O, już spadł. Na tych drewnianych go ustawić. To ten. Ja widzisz, kurde, dalej. Jest błąd. No. Opada? Tak. O. Jest. Trochę wystaje z boku, no ale. Może nie spadnie. No, jak jest zablokowane, to chyba nie powinien. Nie ma się. A w ogóle nie wiem, gdzie jadę z tym. Ja ci powiem. W prawo, do mostu w prawo. I za mostem. Musimy mieć zadanie aktywne pana, żeby ten. No niby to. Żeby móc oddać. O, akurat po dobrej stronie leży, jak jadę pod takim skosem. Pomyślałeś to. Kurde, zagapiłem się. Trochę mi nie pykło, czekaj. Ja też muszę cofnąć, bo żebym się zagapił na telewizji. Chcesz uczestniczyć w dostawie? Jak chcesz. Jest, spoko. No i zadanko zrobione. 2500 kasy. Poważna kwota.